brawa dla Ewy za ten szalony pomysł i za to, że go przeprowadziła. To są najbardziej niesamowite chyba plenery festiwalowe, jakie zajką widziałyśmy. Ja bardzo się cieszę, że Państwa widzę i dziękuję, że przyszliście, że kino Was bardzo teraz potrzebuje i my wciąż potrzebujemy kina, bardzo w to wierzę. Ajka Tarasow, zawsze mówię, że gdybym mogła sobie wybrać wróżkę chrzestną, to bym wybrała Ajkę Tarasow. Proszę mi wierzyć. Ajka była nie tylko współpracowniczką, bliską przyjaciółką Andrzeja Kondratiuka i wczoraj jak wracałyśmy z tej gzowskiej epopei do domu, gadałyśmy sobie jeszcze w samochodzie. Ja nigdy nie spotkałam Andrzeja Kondratiuka. Mam jakiś obraz jego, że to był taki właśnie macho, że jest silny mężczyzna, że taki w ogóle czarnoksiężnik prawie, tak mi się to łączy z tym jego wizerunkiem. No właśnie, więc zapytałam Ajkę, no ale słuchaj, czy on był po prostu, jak się go tak spotykało, no to czy on był takim, wiesz, fajnym facetem, takim seksownym? I Ajka, proszę powiedz, co mi powiedziałaś, jak... No, powiedziałam, że już po Gwiezdnym Pyle, jak w Gzowie funkcjonował, to się zrobił taki postarał się napakowany, tak, zrobił się, zadbał o siebie. Ale jak go poznałam, jak zaczęliśmy realizować pełnię, to, no tylko nie rozpowiadajcie, to po pierwsze miał wybite zęby, był gruby, zarośnięty, wyglądał jak stary dziad. Jak gryzli. Ale rozmowy z nim wszystkie były fascynujące. No tak, to powinien mieć prawdziwy mężczyzna. Wybite zęby i fascynujące opowieści. Proszę Państwa, za chwilę zobaczycie, będziecie mieć 14-odcinkowe spotkanie z profesorem Tutka. Jak wiadomo, o profesorze Tutce właśnie niewiele wiadomo. On ciągle przywołuje w tych swoich rozmowach różne wspomnienia, podróże, ale co się z nim wcześniej działo, zanim usiadł w tej kawiarni, to my trochę nie wiemy i to jest dobry przyczynek w ogóle do kolejnego filmu. Ciekawe jest też to, że wy tutaj traktujecie Kondratiuka jak sąsiada i to jest super w tym festiwalu, że tutaj się przychodzi po prostu jak do znajomego na kawę, wpada do domu. Ale to jest też dla mnie fascynujące, właśnie ta przeszłość Andrzeja Kondratiuka. Skąd on się w ogóle wziął? I o to chciałam Ajkę zapytać dzisiaj. No to dość skomplikowane losy, zresztą tak jak tamtego pokolenia całego. Te losy były naprawdę przedziwne. Andrzej urodził się na Polesiu, jego ojciec był leśnikiem, no i ojca aresztowali, wylądował z matką na Syberii w Kazachstanie. I tam się urodził potem Januszek, bo ojciec jakoś tam dojechał. Nie wiem, aż tak dokładnie tych losów nie znam, dlatego że o tych losach Andrzej mi za dużo nie mówił. Natomiast opowiadał mi o czasie, kiedy przyjechał tutaj do Polski, tej przez matkę wymarzonej, o której mama opowiadała jak o krainie mlekiem i miodem płynącą i w ogóle o miejscu cudownym. I on się tutaj bardzo długo nie mógł odnaleźć. Po pierwsze dlatego, że mówił z bardzo takim wschodnim akcentem, no bo długo tam był, zresztą właściwie długo, do końca Andrzej miał taki, troszeczkę zaciągał. I wszyscy na niego mówili Rusek, więc był niezbyt, no nie czuł się dobrze w tej łodzi. Odnalazł się w tej fotografii, najpierw matka była, pracowała w muzeum, była dyrektorem muzeum i on fotografował, robił takie foldery dla tego muzeum, fotografował te obrazy i to bardzo dobrze widać w jego twórczości, że on zapamiętał te kadry i te kadry, on lubi bardzo takie stacjonarne kadry. No i cóż, no potem życie jak to życie. Jedna narzeczona, druga narzeczona. Po drodze była jakaś matematyczka wspaniała, była Elka Czyżewska, była też
No, chciał, jakby to powiedzieć, niezbyt dobrze prowadząca się pani, o. To też, ale bardzo piękna podobno. Za to. Tak. No, Andrzej chyba lubił w ogóle kobiety, tak mi się wydaje. I no, a potem ten związek z Igą, który zaowocował niezwykłą, wspaniałą twórczością, który nie był łatwy, jak wam opowiadałam, ale był magiczny faktycznie. Ale zanim Iga, to też mi się podoba ten, na przykład byłam zaskoczona trochę, że i Andrzej, i Janusz Kondratiukowie pracowali dla kroniki filmowej, prawda? Tak, no Kieślowski też pracował dla kroniki filmowej. To było tak, dobra szkoła. Tak, zawsze można było się załapać i troszeczkę zarobić. Lepiej robić coś niż nic. Andrzej też robił takie komiksy. Dla przekroju. Tak. Komiksy fotograficzne. Tak. To różne rzeczy. A ten profesor Tutka, ja myślę, że ponieważ oglądając jego etiudy studenckie, które tam ze dwie zrobił z Polańskim. To jest właśnie zaskakujące, że taka przyjaźń artystyczna z Polańskim. No tak, no to pokolenie, tak. Polański, Kometa, przecież Kometa do wielu jego etiud zrobił muzykę. Także Polański, Kometa, Trzaskowski, to była taka, no cała banda, to ta szkoła łódzka filmowa. I oni się faktycznie bardzo wszyscy długo przyjaźnili. Ja pamiętam, że Polański nawet kiedyś, mnie nie było wtedy, ale wiem, że Polański przyjechał do Andrzeja na wieś tam do Gzowa i był chyba przez jakieś dwa dni u niego. Także te więzi gdzieś tam przetrwały. Właśnie zapytałam Ajkę, czy wie, jak to się stało, że Kondratiuk zajął się profesorem Tutką i mówiłaś, że prawdopodobnie to było po prostu zlecenie z Telewizji Polskiej. Prawdopodobnie tak, ale właśnie jak niektóre te etiudy można znaleźć na YouTubie i możecie Państwo popatrzeć, że w wielu etiudach Andrzeja widać po pierwsze taką refleksję i taki powolny sposób filmowania, ale zarazem wiele sytuacji takich dotkniętych absurdem. I to wszystko mamy w Szaniawskim. Więc się nie dziwię, że telewizja, nie wiem, czy to telewizja jego zaprosiła, czy on zaproponował. Myślę, że telewizja jego zaprosiła chyba i on napisał ten scenariusz i cudowny ten Holubek. I faktycznie to się, no jest tam masę tego absurdu pięknego i ten Holubek genialny i to takie wolne tempo, bardzo charakterystyczne dla filmów Andrzeja. Proszę popatrzeć, to jest w ogóle dla mnie ciekawe, że wiele wielkich dzieł polskiej kultury powstało na zamówienie. No już nie mówię o tym, że Lalka Bolesława Prusta, jedna chyba z najbardziej genialnych polskich powieści, to była po prostu powieść w odcinkach drukowana w Kurierze Codziennym. I tak samo z profesorem Tutką. I dziś też tak jest, proszę Państwa, że takich młodych, zdolnych, którzy się wyróżniają etiudami czy filmami krótkimi, telewizja werbuje do siebie, ale oni często kończą robiąc kolejny odcinek na dobre i na złe i już często nie wygrzebują się z tej pracy po prostu taśmowej, no, która też daje jakąś stabilizację w tym trudnym zawodzie. A Kondratiuk zrobił profesora Tutkę i dzięki temu stał się jakby godny już zaufania i dostał możliwość zrobienia pełnometrażowego filmu, którym była Dziura w ziemi. I o tym możesz powiedzieć, bo to też były szczególne okoliczności. Wtedy się tak debiutant był pod szczególnym nadzorem, prawda? No tak. No wtedy mieliśmy zespoły filmowe, które to w zeszłym roku, już nie wiem, zlikwidował nam już całkowicie pan minister Gliński. I archiwalne różne dokumenty były zrzucane przez okna do ciężarówki, co mnie po prostu serce bolało. No ale tak było. Wtedy były zespoły filmowe. W każdym zespole filmowym był kierownik literacki, który się opiekował i kierownik artystyczny, którzy się opiekowali tymi młodymi adeptami. Tak, tak.
Ja nawet nie pamiętam, w jakim zespole Andrzej robił dziurę w ziemi, ale pamiętam doskonale czas, kiedy zaczęliśmy robić Pełnię i Gwiezdny Pył. I to było w zespole Perspektywa i opiekował się kierownikiem literackim, był cudowny facet, który robił pan Juliusz Burski, potem minister kultury chyba, tak? Już nie pamiętam. Pan Kuba Morgenstern był artystycznym szefem i naprawdę opieka nad tymi i debiutantami, i tymi, którzy już realizowali, przystępowali do realizacji filmu, zawsze była wielka. To były takie rodziny. Fantastyczny też był zespół Barbary Petrzesickiej i Andrzeja Wajdy. Przecież też tam tylu wychowanków cudownych wyszło z tej grupy. To nie było tak jak teraz, że jest producent, który narzuca w zasadzie reżyserowi swoje pomysły i mówi, dobra, ja ci dam pieniądze, na to ci dam, a na to ci nie dam, prawda? Musisz jakoś wybrać. No właśnie, a takie konflikty jakieś artystyczne, jak Andrzej Kondratiuk rozwiązywał na planie? Czy on w ogóle był w stanie jakby słuchać? Czy wy mieliście kiedyś jakiś spór? Musisz trochę, bo ja cię swoim światło. Nie, bo wiesz, to była tak Czy jemu można było coś powiedzieć? Tak. Znaczy, jeżeli były problemy jakiekolwiek, to były bardziej z aktorami. Na przykład z Hamcem, który cały czas chciał być przylizany i elegancki, a Andrzej się wściekał i mówił tak, weź mu rozczochraj te włosy, przecież on nie wygląda jak dziad. No i takie były różne dziwne... A powiedz, jaki był właśnie sposób pracy z aktorami Kondratiuka, bo to jest też ciekawe, każdy reżyser jest trochę inny, on te jego serce do naturszczyków, tutaj na wczorajszym pokazie byli ludzie, którzy znali ludzi, którzy grali u Kondratiuka, nie wiem, czy dzisiaj jest ktoś z Państwa, kto ma takie koneksje też. Oni nie grali, oni to byli. Były prototypy, postaci, tak, bo pani Zosia, panią Zosia odtwarzała Ania Seniuk. Mhm. Ale jak właśnie Kondratiuk, czy on czerpał z aktora, czy mu narzucał, jak on prowadził? Nie narzucał. Długo gadał zawsze z aktorami. No i jak trzeba było zmiękczyć, no to używało się zmiękczacza. Okej, Słucham? Nie, za dużo nie można było, dlatego że to trzeba jednak zagrać i... Ale wczoraj było dobrze, bo wczoraj pani mówiła, że dużo trzeba. Że dużo. Ale po to pracy... I po pracy... Wieczorem, tak. Nie. No tutaj... Nie, ale czasami było tak, że... Czasami jest tak, że jak to trochę ma tremę czy coś i wtedy 50 czy 100 go rozluźnia i to nie przeszkadza. No w każdym razie wtedy nie przeszkadzało. Może byli wytrenowani odpowiednio już. Są też taki, mówi się też, jest takie w naszym środowisku powiedzenie, że reżyser to jest jedyny na planie, co nic nie umie. Bo często tak jest rzeczywiście, że operator, że montażysta, że oświetleniowiec, że każdy się zna, a reżyser właśnie, ale oczywiście są inni reżyserzy, jak na przykład Polański, który wszystkiego musi dotknąć przed. Opowiedz, jaki był Kondratiuk, bo też rozmawialiśmy, że to był mężczyzna, który dużo potrafił sam zrobić. No tak, on był po operatorce, no i on pilnował każdego kadru, musiał obejrzeć każdy kadr, musiał wszystkiego dopilnować właściwie. A czy Kondratiuk miał jakiś swój sposób na stres? Czy on czasem w ogóle rezygnował? Czy bywały takie sytuacje, kiedy on miał ochotę się poddać? Nie, wściekał się, ale nie, nigdy nie rezygnował. Nie było możliwości takiej. A czy ty byłaś tutaj kiedyś? W tych waszych rubieżach, czy aż tutaj się Nie. To pierwszy raz? Nie, bo to nie było czasu, wiesz. Dzień w dzień, zdjęcia. Ale wczoraj, jak jechałyśmy z Ajką tutaj, to mijałyśmy bardzo ważny obiekt, hotel pod Linem. Oj tak. Proszę opowiedz. To wspomnienia fantastyczne, dlatego że... Czy państwo jadacie tam ryby? Tak. Słuchajcie, to był 78. Wybrali papieża? Tak. Tak, dobrze. To był 78 rok.
Nie. Tak. A nie dziewiąta? Nie, czekaj. Bo to był Gwiezdny Pył. To był dziewiąty. Dziewiąty. Wtedy ja się urodziłam i wybrali to. To był dziewiąty. I robiliśmy Gwiezdny Pył. Cała ekipa mieszkała pod Linem. To był okres takiego totalnego kryzysu, gdzie w sklepach nic nie było. A pod Linem po prostu mieliśmy magię. Fantastyczne jedzenie, cudowne pokoje. No, żyło się jak w rodzinie. To znaczy reżyser i Iga mieszkali oczywiście na wsi. Wpadali się wykąpać najwyżej. Do was, do hotelu? Czasami tak. Ale pod tym Linem, no cudowne wspomnienia. Na przykład? Na przykład sekretarka planu była ze swoim jamnikiem szorstkowłosym i jak przyjechali wybrać szambo, to jamnik się wykąpał w szambie. I potem mieliśmy bardzo trudny czas, trudny żeby czas go wykąpać. Tak, tak. No, co jeszcze ciekawego? A pamiętasz, może ktoś z Państwa? A czy to prawda, że w Hydrozagadce jest w pewnym momencie, jak Iga jest na takiej recepcji, czy to jest Złoty Lip? Nie wiem, tego nie wiem, bo ja Hydrozagadki nie robiłam. Aha. Tego nie wiem. Ale Andrzej bardzo lubił tego Złotego Lina i tam często wpadali. No, ten hotel był chyba koproducentem filmu. nie, ale potem ile razy później jechałam gdzieś w tamtym kierunku do Ostrołęki na zajęcia czy coś, to wpadałam do tego Lina i zawsze mnie poznawali i zawsze jakieś pyszności zjadałam. A zdarzało ci się też mieszkać w Gzowie? No tak, no to opowiedz. Już te prywatne filmy. To już tylko mieszkaliśmy w Gzowie. Ile osób tam spało w tym domu? No, ten domek charakterystyczny, do którego się wchodziło tak zgarbionym leciutko, to było dosyć duże wnętrze i po lewej stronie była zbita prycza i po prawej stronie była zbita prycza i były zasłony. I po prawej stronie spał Andrzej z Igą, a po lewej stronie ja, tam czasami ktoś inny. Także no, warunki tam naprawdę. No, przygoda, absolutna przygoda. Myślisz, że dzisiaj to by było możliwe? Pewnie. Tak? Jeszcze chciałabym cię prosić, żebyś zostawiła Państwa przed tym profesorem Tutką, przed tym niezwykłym seansem z taką jakby myślą na co zwrócić uwagę, bo ten film, on się nie zestarzał, on jest właśnie w tym niespiesznym tempie, ale są na pewno jakieś klucze do niego. To znaczy... Trzeba bardzo, tam jest wiele takich momentów, gdzie w zasadzie nic się nie dzieje, gdzie profesor Tutka, czyli Holoubek, albo idzie, albo siedzi, albo patrzy na coś i tutaj są różne przebitki, tu latają ptaszki, tu motylek, tu coś tam i jest masę takich sytuacji, ale to jest właśnie ta narracja Szaniawskiego. Andrzej po prostu pokazał, jak odzwierciedlił tą narrację tej prozy. Ale Holoubek jest tak cudowny, że można na niego patrzeć godzinami. I to jest, wolno się toczy, ale każda przypowieść ma taki swój fajny smaczek i... No i zdecydowanie warto to zobaczyć. I wiele się od profesora Tutki można wciąż dowiedzieć. Tak. No. Chciałabym mieć takiego prezydenta. Ja też. Proszę Państwa, komary nie odpuszczają. Mam nadzieję, że się wyciszą. Podobno jest jakaś taka godzina, że one już idą spać. Tego Państwu życzę, żeby komary poszły spać. I życzę Wam wspaniałego seansu. I mam nadzieję, że się jeszcze jutro i pojutrze zobaczymy tutaj w tym kinie bardzo otwartym. Wyjątkowo otwartym. Ach, czego się nie robi dla sztuki. Dziękuję, że Państwo w tych śpiworach jesteście. Dziękujemy bardzo.